Witam Was serdecznie na naszym kolejnym wywiadzie. Ja nazywam się Agnieszka Makara-Czerwonka. Naszym gościem dzisiaj będzie Konrad Makarewicz. Konrad jest radcą prawnym, edukuje jak działać zgodnie z prawem w internecie, działa również w MLM-ie i buduje swój zespół, ale otwiera również aktualnie fundację, która zajmuje się członkami wykluczonymi. Także witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Cześć, cześć. Miło mi, dziękuję za zaproszenie. Nie ma za co. I dzisiaj naszym tematem wywiadu będzie legalność działań w biznesie online. Więc no wiadomo, że wybuchła pandemia i tak naprawdę podczas pandemii dużo osób przeniosło się do działań w sieci, jak i dużo firm powstało właśnie w oparciu na usługi zdalne. Więc no wiadomo, że pierwszy krok zawsze to jest założenie tej działalności, ale drugi, jaki się pojawia, to jest przeważnie założenie strony internetowej. No i tutaj pytanie, powiedz nam, co trzeba mieć na tej stronie, żeby ona była legalna? Troszkę tego jest. Kiedyś było mniej, bo nie było przepisów unijnych. Ostatnie przepisy unijne weszły. Część pewnie słuchaczy może kojarzy, że pojawiło się coś takiego jak dyrektywa Omnibus. Tak. Tak? Bo było o tym dość głośno. Ona trochę pozmieniała, trochę dodała różnych obowiązków. Natomiast jeżeli chodzi generalnie, żeby strona internetowa mogła fajnie funkcjonować i zgodnie z prawem, to musi być tak. Na pewno musi być regulamin. Oczywiście zależy od tego, jaka to jest strona, czy to jest marketplace, czy to jest e-commerce, czy to jest sklep internetowy, czy to jest innego rodzaju strona internetowa, no to musimy mieć do czynienia z regulaminem. Musi być polityka prywatności, bo najczęściej mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. To są najbardziej podstawowe rzeczy i musimy zadbać o tematykę dotyczącą RODO, zabezpieczenia tych danych. To już niekoniecznie bezpośrednio umieszczając to na stronie, ale musimy o to po prostu zadbać. I coś, o czym dużo osób zapomina albo to olewa, czyli politykę cookies, checkboxy, politykę prywatności, że jak czy te wyskakujące okienka, że trzeba się zgodzić na różnego rodzaju zbieranie danych i tak dalej, czy to akceptujemy, czy też wybiórczo, niektóre te, które są niezbędne, niektóre są dodatkowe i tak dalej. Różnie to można uporządkować. Natomiast to są takie najbardziej podstawowe, niezbędne rzeczy, które muszą być na każdej stronie internetowej, żeby ona działała w sposób legalny. Natomiast jeżeli mamy stronę, która działa biznesowo, tak, czyli nie jest to blog jakiś, tutaj tylko nadajmy na to, nie wiem, sklep internetowy, to też musi być bezpośredni kontakt do osoby zarządzającej stroną. I tu mówimy o kontakcie, w sensie wymienienie tej osoby, czy z imienia i nazwiska, czy też nazwy działalności, czyli właściciela powiedzmy sklepu internetowego, a także kontaktu bezpośredniego, czyli telefon. Musi być telefon bezpośredni, umożliwiający kontakt, pomijając kontakt mailowy i adres, który też się powinien znaleźć. A powiedz mi, jeżeli chodzi o te ciasteczka cookies, które powiedziałeś, że dużo firm mimo wszystko olewa. I ja rzeczywiście też się z takim czymś spotkałam, że niektórzy na stronie mieli tylko i wyłącznie regulamin i politykę prywatności, a tych tak zwanych ciasteczek nie było. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że one nie są zawsze wymagane, tylko już nie pamiętam dokładnie, czego to dotyczyło, ale są jakieś pewne wytyczne, gdzie one muszą być, a są jakieś, które one nie obowiązują. Więc czy to jest prawda, czy każdy musi to mieć? Taka to sobie cookiesy to jest zbieranie danych osobowych. Więc tutaj praktycznie każda, znowu, zależy właśnie od tego, jak strona wygląda, czemu ona służy, tak? I jakie dane zbiera. Bo dane, które zbieramy, to niekoniecznie musi być tylko imię i nazwisko tej osoby, która do nas wchodzi. A na przykład to może być na IP, to może być lokalizacja, to mogą być różne innego rodzaju dane, w zależności od tego, jaką mamy stronę. Czy mamy stronę powiązaną z pikselem Facebooka, czy mamy powiązaną jeszcze z innymi funkcjonalnościami, bo nieraz to są powiązane na przykład, nie wiem, z WordPressem, czy z różnego rodzaju płatnościami zewnętrznymi, usługodawcami, którzy są obecni na tej stronie. Reklamodawcy są różni na tej stronie. Mhm. Taka sytuacja wymaga tego, że zbieramy dane osobowe. Mimo wszystko od tych odwiedzających, nie? Taką naszą witrynę. W związku z tym taka polityka cookies, czy te checkboxy, tak, które odpalamy, które nam się pojawiają, wchodząc na taką stronę, potrzebują być. Zobaczcie, że nawet na takich zwykłych stronach, które teoretycznie niekoniecznie zbierają dane, tak, przynajmniej tak by się wydawało, na przykład WP albo Onet,
Dziwnym trafem tam przecież, jak po raz pierwszy wchodzisz na tą stronę, pojawia się kwestia akceptacji cookiesów. Zgadza się. Tutaj. A tam się przecież człowiek nie loguje, chyba że ma pocztę, ale przecież nie musi. Po prostu sobie patrzy, ogląda tą stronę, patrzy różnego informacje, ewentualnie może dać komentarz. Tak? Ale Tak. jednak mimo wszystko ta polityka cookiesów jest i informacje o tym, że są cookiesy takie czy inne i że one zbierają pewne dane, czy też udostępniamy, wyrażamy zgodę na to, żeby udostępnić tej stronie dane jakieś tam określone, występuje. Czyli niezależnie od tego, jakie dane zbieramy i jak zbieramy jakieś dane, i tak ta polityka musi być. Czyli tak naprawdę większość sklepów, znaczy, którzy posiadają stronę internetową, musi zawierać te ciasteczka, tak zwane cookies. Wszystkie e-commerce'y czy wszystkie inne rodzaje form sprzedaży w sieci, strony internetowe oferujące różnego rodzaju usługi, które sprzedają, które sprowadzają się do logowania dane serwisy. Wszystkie tego typu przedsięwzięcia muszą mieć politykę cookies. A powiedz mi, w przypadku na przykład logowania, są firmy, które zbierają zapisy na newsletter podczas właśnie jakichś tam zakupów. Czy my musimy mieć też politykę osobną, czy tam regulamin do newslettera, czy można to wszystko zawrzeć w polityce prywatności? Co to zależy. Ulubione, to jest ulubione stwierdzenie prawnika, to zależy. W tej sytuacji zależy od tego znowu, jaki jest zakres. Czy to jest tylko dostęp do newslettera, czy wiąże się z tym coś więcej, jak w ogóle funkcjonuje sama strona internetowa, także na to do końca wprost nie da się tak odpowiedzieć jednoznacznie, że zawsze trzeba albo zawsze nie trzeba. Bo można zrobić to równie dobrze w jednym regulaminie i ten regulamin jest podlinkowany w newsletterze, bo ta osoba musi wyrazić zgodę. Na newsletter, czyli na regulamin i może być oddzielny regulamin do newslettera, może być po prostu to w jednym regulaminie, tak, głównym, na którym po prostu jest część na przykład dotycząca newslettera, jak najbardziej. A polityka prywatności i tak jest najczęściej jedna, bo te dane są i tak czy siak po prostu zbierane. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, wiadomo, jak działamy zdalnie, mamy oczywiście tą stronę, te regulaminy, politykę prywatności, a jakie na przykład możemy umowy zawierać, czy wszystkie umowy możemy zawierać zdalnie z klientem, jeżeli właśnie pracujemy online? Nie. Nie wszystkie umowy możemy zawierać zdalnie. Nie możemy zawierać zdalnie takich umów, które wymagają podpisów notarialnych. Czyli dajmy na to, mamy serwis, który zajmuje się, dajmy na to, nie wiem, pośredniczeniem, powiedzmy, sprzedażą nieruchomości, tak? Oto, żeby zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości, potrzebny jest akt notarialny, tak? Czyli w takiej sytuacji, na pośrednictwem takiej strony internetowej, można zrobić umowę wstępną, tak to nazwijmy, tak, czyli powiedzmy zawrzeć pewną transakcję, że ja chcę to kupić, powiedzmy zaklepać tą nieruchomość jakby, w cudzysłowie, ale już sam fakt kupna takiej nieruchomości, no to potrzebujemy mieć tutaj to zrobione w formie aktu notarialnego. Tak więc trzeba się potem z sieci wydostać, pójść do offline'a i załatwić temat u notariusza. Osobiście. Tak? Więc generalnie, tak to ujmując, wszystkie umowy można zawierać przez internet, poza takimi, które wymagają na przykład konkretnej formy wymaganej przepisami prawa. Tak? Ale większość jest możliwa do zawarcia na odległość, bo są pod tym kątem przepisy dotyczące usług świadczonych na odległość w takiej sytuacji. Tak, tylko tutaj się też dokończę, na pewno kojarzycie te sytuacje, gdzie kiedyś było tak, teraz już się troszkę pozmieniało. Kiedyś było tak, że jak dołączaliśmy do jakiejś telefonii komórkowej, to dostawaliśmy umowę, którą trzeba było odesłać. Tak. Tutaj, tak, bo trzeba ją było po prostu podpisać. Tak? I musiał być podpis pod tym kątem rządu. Potem się trochę przepisy zmieniły i już nie trzeba tej formy tego robić, bo sobie telekomy nawzajem ten temat załatwiają. Ty po prostu wyrażasz zgodę w formie elektronicznej. Tak? Ale to jest akurat ten przykład, gdzie kiedyś tak to wyglądało, trochę to zostało zmienione, bo była to szczególna forma, która było tego, po prostu taki był wymóg.
A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś, jeżeli piszemy dla klienta teksty. No i oczywiście wiadomo, że jest przeniesienie tych praw autorskich i udzielenie licencji, więc czy te umowy też możemy podpisywać zdalnie, czy tutaj jest wymagany już podpis osobiście, że tak zapytam? Nie, tutaj jeżeli chodzi o, też warto pamiętać o tym, że jest coś takiego jak umowa ustna, tak, która też jest jak najbardziej w polskim prawie wiążąca. Czyli nie dajmy na to, zawieramy z kimś umowę, niekoniecznie ona musi być na papierze, ale chodzi o to, żeby nawet okolicznościami udowodnić, że ta umowa w ogóle została zawarta. Bo właśnie ja stwierdziłem. Więc nie ma z tym problemu. Niekoniecznie to musi być w formie pisemnej. Tutaj może być w formie wysłania wzajemnie pism podpisanych, w formie internetowej, mailowej. Tutaj przesłane. Chodzi o formę taką, która pozwala na stwierdzenie, że umowa faktycznie została zawarta. Rozumiem. Ja dlatego się o to pytam, bo raz spotkałam się właśnie u jednego prawnika, jak mówił, że jeżeli chodzi o przeniesienie licencji, to można jak najbardziej zdalnie podpisywać, a jeżeli chodzi o przeniesienie praw autorskich, to nie może być to podpisywanie zdalnie, a tylko i wyłącznie no, osobiście muszą osoby przyjść i podpisać, no dlatego się o to pytam. Znowu zależy, trochę zależy, czego dotyczą prawa autorskie. Jaki jest zakres, jakie tematyki, tutaj w jaki sposób to jest wykorzystane, jakie pole eksploatacji, tak, czy to jest licencja, czy to jest faktycznie zbycie tych majątkowych praw autorskich, czy to jest tylko przekazanie ich części. To jest, wiesz, to jest szeroki temat związany już tutaj, żeby się na to dokładnie odpowiedzieć, to kwestia była konkretnej specyfiki danego po prostu zagadnienia. Tak? Wiem, czy to jest, nie wiem, utwór jakiś muzyczny, czy to jest jakiś tekst, czy to jest na przykład, nie wiem, projekt duży, nie wiem, architektoniczny, tak? Różne rzeczy mogą w to po prostu wchodzić. Czyli tak jak wspomniałaś, wszystko zależy, prawda? No niestety, prawie jest tak, że dużo rzeczy po prostu zależy, dlatego samemu nieraz nie jesteśmy w stanie się z tym uporać, no bo jest różny gąszcz przepisów i nieraz warto się po prostu konsultować z prawnikiem, żeby mieć pewność, czy nawet po prostu dobrze myślimy. No i na każdy przypadek trzeba patrzeć indywidualnie, prawda? I dostosowywać właśnie do sytuacji. Nie da się niestety wszystkiego wrzucić do jednego worka. Byłoby to bardzo wygodne, ale prawnicy by wtedy nie mieli co robić. Tak, a powiedz mi jeszcze odnośnie legalności działań w social mediach. Jak to wygląda? Co trzeba mieć, żeby działać legalnie? No wiadomo, że administratorem naszych danych osobowych na przykład na Facebooku jest Facebook. I to wszędzie podkreślają, ale nie wiem, czy tam też trzeba mieć jakąś politykę? Jak to wygląda właśnie od strony prawnej? Powiem tak, no znowu zależy od tego, jaką stronę na danym portalu prowadzimy. Tak, czyli czy prowadzimy nasz profil prywatny, czy prowadzimy tak zwaną teraz stronę biznesową. Tak, wcześniej to się nazywało fanpage, teraz to są strony biznesowe. Biznesowe, bo tak naprawdę no, u nas na grupie dużo jest obserwujących, którzy mają własne biznesy, więc może pod tym kątem coś powiedz. Tak, no, kwestia legalna, tutaj się wiąże ta kwestia z kwestią rzetelności przedsiębiorcy. Tutaj dość mocno, bo oczywiście kwestia to jest jedna sprawa, czyli spełnienia wymogów wynikających z regulaminu Facebooka, tak, żeby taką stronę móc prowadzić. Druga sprawa to jest kwestia świadczenia, bo najczęściej my za pośrednictwem strony biznesowej chcemy świadczyć nasze usługi w internecie. Tak? A tutaj wchodzą już na przykład inne przepisy dotyczące na przykład kwestii odpowiedniej reklamy, czy prowadzenia kogoś w błąd, tutaj, czy zamieszczania po prostu treści, czy udostępniania tych treści w sposób zgodny z prawem, tak? Bo często ludzie łamią te prawa autorskie poprzez to, że na przykład udostępniają czyjąś treść bez jego zgody. Tak? A niby to taka prosta sprawa, że a co tam udostępnię czyjeś zdjęcie. Tak. Teoretycznie do udostępnienia czyjego zdjęcia potrzebujesz mieć jego zgody. Tak, bo to są prawa autorskie tego człowieka i on może się na przykład nie zgadzać, żeby to zdjęcie było gdziekolwiek udostępnione poza na przykład jego stroną. Tak? Dajmy na to. To jest taka trochę aberracja, bo najczęściej tak nie jest, ale mimo wszystko zgodnie z prawem powinniśmy jednak tą zgodę od tej osoby uzyskać. Bardzo często jest też tak, że przedsiębiorcy
To akurat ma miejsce bardzo często na przykład w branży beauty, gdzie dużo osób pokazuje efekty na przykład zabiegowe. Tak. I pokazuje dane osoby. A jak pokazuje bardzo mało tych, powiedzmy ogólnie, osób z branży beauty, na przykład zbiera zgody na wykorzystanie wizerunków. Tylko to jest tylko jakby takie dorozumiane, dopowiedziane, nie do końca określone. Tak? Albo często się nawet nie mówi, tylko zrobię pani zdjęcie. Dokładnie, tak. I potem sobie po prostu gdzieś zamieszczę, bo ja to nawet trochę rozumiem, bo niektórzy nawet o tym nie wiedzą, że są takie wymogi. Tak, że jest taki po prostu obowiązek. Ale tak, to jest, musi być zgoda na udostępnienie wizerunku takiej osoby, bo znowu ta osoba może potem nas o to posądzić, że użyliśmy jej wizerunku bez jej zgody i zarobiliśmy na przykład na tym pieniądze. Mhm. No bo tak może być, bo na przykład dana reklama wykorzystująca taki wizerunek mogła nam przynieść ileś obrotu, tak? Mogła nam przynieść ileś wykonanych usług, tak? Mhm. Dajmy na to. Więc to są rzeczy, które są najczęściej łamane. Najczęściej łamane w internecie są prawa autorskie. A powiedz mi jeszcze, no bo wiadomo, że jak mówimy o tym wizerunku, no to pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, no to twarz, ale na przykład jeżeli kosmetyczki robią zdjęcie dłoni, czy na to też potrzebna jest zgoda? Tak. Czyli tak naprawdę na wszystko. Tak, to, że powiedzmy jakaś osoba trzecia nie rozpozna tych dłoni, że to są, nie wiem, dłonie pani Asi, a nie pani Kasi, tak, dajmy na to nie ma pod tym kątem znaczenia. Ma znaczenie to, że ta osoba, której zdjęcie dotyczy, ona wie, że to jest jej i że to było bez jej zgody. Tak? Okej, to jest trochę głupie w pewnej mierze, z jednej strony na to patrząc, z drugiej strony no to mimo wszystko zabezpiecza interesy tej osoby, której ten wizerunek został utrwalony, tak, na danym nośniku, w danej formie. No, powiem Ci, że to, co mówisz, jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o salony beauty, to jest to no, nagminnie łamane. No, ja jako kobieta właśnie, jak czy gdzieś pójdę na paznokcie, no to zrobię pani zdjęcie, a później widzę na Facebooku, gdzieś tam się wyświetla niby fajny wzorek i tak dalej, ale no rzeczywiście nikt tych zgód nie zbiera, czy już nawet nie mówię o twarzy, bo też się spotkałam, że ktoś tam robił jakieś zabiegi na twarz, a później udostępniał, ale rzeczywiście, no nawet to zdjęcie dłoni, czy tych zrobionych paznokci, no to też, tak jak mówię, no, nikt do tego nie przywiązuje wagi, żeby zbierać te zgody, więc... Tak, tak, tak. No to, co też jest na przykład bardzo często łamane w internecie, na portalach, że to na przykład jest, łamane są określenia dotyczące tak zwanego prawa cytatu. Czyli na przykład cytujemy coś, albo udostępniamy czyjąś treść i nie podajemy autora. A jest obowiązek, żeby tego autora podać. Tak, skąd to jest wzięte, czyja to jest treść. Tak, czyli żeby dobrze, zgodnie z prawem cytować, powinniśmy umieścić, czyje to są słowa, jeżeli to nie są słowa nasze. Tak? Tutaj, bo nieraz się wykorzystują na przykład jakieś różnego rodzaju, powiedzmy, teksty motywacyjne, w zależności, kto prowadzi jaką działalność, na przykład jakieś cytaty biznesowe. Tutaj coś, co nam pasuje do naszej działalności, tak? Do naszej strony, którą prowadzimy. To bardzo często nie ma tych informacji. Nie ma tych informacji, kto taki cytat powiedział. Tak, właśnie. Kto jest autorem takiego cytatu. Znowu, niby mała rzecz, ale... Ale jednak teoretycznie jest to rzecz, z którą można nas pociągnąć do odpowiedzialności. Odpowiedzialności, tak. A no, powiedz mi jeszcze... Tak samo na przykład jakaś grafika, jakieś tło, wzięte do na przykład naszej grafiki, którą zrobiliśmy, na przykład z internetu. Bardzo powszechne jest jeszcze to, stało się coraz mniej, że na przykład wykorzystuje się rzeczy znalezione w Google. Czyli po prostu wpisujemy w Google grafika, coś nam się spodobało, pasuje, zrób, przeklejamy to na przykład do siebie na swoją stronę. To jest łamanie praw autorskich. Tak, jeżeli nie podajemy źródła, bo możemy zrobić, bo możemy taką grafikę udostępnić, na przykład takie zdjęcie, czy mema, czy coś innego, możemy u siebie udostępnić, ale musimy podać źródło. Trzeba podać źródło. Jeżeli podamy źródło, wszystko jest ok. Jeżeli nie podamy źródła, raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, możemy nie mieć problemu, ale ktoś się może w końcu zainteresować.
Tak, no wiem, że też są takie specjalne strony właśnie, gdzie można pobierać zdjęcia i niby można je udostępnić, ale też w zależności, czy to są cele komercyjne, czy nie. Wiem też, że te zdjęcia mają jakieś określone kody, gdzie niektóre właśnie można wykorzystać, a niektóre nie. I też dużo osób mimo wszystko o tym nie wie i korzysta z takich zdjęć, a czasami nie można. Tak, bo są różne rodzaje licencji. Tak. Tutaj z tym związane i różne rodzaju portale mają różnego rodzaju licencje. I w różny sposób można to wykorzystywać. Niektóre można wykorzystać komercyjnie i nie możesz wykorzystać tylko na własny użytek. Innym razem nie można wykorzystywać pod formą reklamową. Dlatego warto się zapoznawać z warunkami licencji. Jak korzystamy z jakiegoś banku zdjęć, nawet jeżeli jest to darmowe zdjęcie z takiego banku, to nie znaczy, że ono nie jest obarczone daną licencją. Tak, więc trzeba bardzo na to zwracać uwagę. Bo licencja może być darmowa, bo nie trzeba koniecznie za nią płacić, ale może wyszczególniać na przykład jakieś aspekty, w jaki sposób na przykład tego nie można wykorzystywać. Tak, zgodnie czyli tak z tą licencją. Tak, czyli tak wspomnieliśmy na przykład o tych celów komercyjnych. No, jest dużo takich kruczków prawnych, że jak ktoś nie zna, to można się naprawdę w tym wszystkim pogubić. A powiedz mi jeszcze, czy gdzieś na Facebooku trzeba też dawać jakąś politykę prywatności na naszej stronie, czy na przykład odnośnik do polityki prywatności, którą możemy na naszej stronie, czy coś w tym stylu? Na samej stronie biznesowej na Facebooku nie ma takiego obowiązku. Tutaj natomiast jest obowiązek jeden, który też jest znowu nagminnie łamany, czyli dużo stron robi różnego rodzaju konkursy. Tak. Nagminnie nie ma regulaminu do konkursów. Nikt nie podaje regulaminu do konkursów, nie zapisuje tego, albo one są bardzo ciężkie do odnalezienia. Każdy konkurs, który prowadzimy w internecie, musi mieć swój regulamin. Co ważne, trzeba go dobrze skonstruować, żeby to nie było określone jako loteria. Bo jeżeli jednak ten konkurs jest loterią, a nie konkursem w rozumieniu prawnym, no to narażamy się na już o wiele większe konsekwencje. Bo jeżeli robimy loterię, a nie konkurs, przynajmniej tak wynika z treści, chcieliśmy zrobić konkurs, ale jednak nam wyszła loteria, to fakt loterii trzeba zgłosić do urzędu, że robimy loterię. Niezgłoszenie tego faktu do urzędu grozi karą finansową, grozi karą grzywny. A przeważnie wszystkie konkursy, jakie są organizowane na Facebooku, to właśnie jest na zasadzie loterii, prawda? Więc bardzo często. Co więcej, mnóstwo konkursów łamie nawet same zasady Facebooka. Bo Facebook według swoich zasad działalności, tej według swojego regulaminu, nie pozwala chociażby na konkursy, które sprowadzają się tylko i wyłącznie do oznaczania w postach. A powiedz mi, co taki regulamin w takim bądź razie musi posiadać, jeżeli chcemy zrobić konkurs na Facebooku? Pierwsza sprawa, no to trzeba w ogóle go spisać i musi być on dostępny tak, dla osób, które w tym konkursie chcą uczestniczyć. Musi być wskazany przebieg konkursu, jak on dokładnie wygląda, poszczególne elementy, poszczególne stadia, w jaki sposób jest wybierany zwycięzca, co jest nagrodą, w jaki sposób ktoś się może na przykład odwołać, jakie są reklamacje tutaj. Czyli takie najważniejsze elementy wynikające z tego, w jaki sposób tą nagrodę można dostać, żeby to była forma właśnie konkursu, a nie, że to loteria, przypadek, kto wyjdzie, tylko na zasadzie, jakie są konkretne obowiązki do spełnienia przez uczestnika w takim konkursie, żeby to było jasne, klarowne, w jaki sposób jest wybierany zwycięzca, przez kogo, na jakich kryteriach, na jakiej podstawie, w jakim czasie, w jakim terminie, jaka jest nagroda, co z tą nagrodą, a co jeżeli coś się z tą nagrodą, nie wiem, zadzieje złego, albo jeżeli ta nagroda będzie niezgodna z opisem konkursu, to co taki zwycięzca może zrobić, czego się może domagać, czyli temat reklamacji i tym podobnych rzeczy. Czyli tak naprawdę dużo jest w tym regulaminie rzeczy do napisania, bo jak ja już widziałam jakieś regulaminy na Facebooku, to przeważnie były dwa zdania, czyli administratorem twoich danych jest taka i taka osoba, no nie wiem, do wygrania jest to i to i tak naprawdę kończyło się, prawda? Regulamin się kończył. No tak, to nie jest żaden regulamin, takie dwa zdania można sobie właśnie wyrzucić do kosza. No, a powiedz mi jeszcze, ten regulamin rozumiem, że musi być gdzieś na przykład, jak robimy na Facebooku, czy w poście, żeby było gdzieś pod spodem, czy dać odnośnik
tak na przykład jest na stronie. To już jest kwestia indywidualna. Może to być oddzielny plik zamieszczony, może to być zamieszczone bezpośrednio w poście, może być to przypięte na stronie. Chodzi o to, żeby uczestnik tego konkursu miał łatwy dostęp do tego regulaminu. Nieważne w jakiej on jest stricte już formie. Czy jest to forma postu zamieszczonego bezpośrednio i tylko jest post regulaminowy, czy jest to plik, który ktoś może po prostu pobrać, czy jest to plik na przykład nie wiem, na Drive'ie, czy na Dropboxie, dajmy na to. Nie ma to akurat w tym wypadku większego znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu taki regulamin był dostępny dla potencjalnego uczestnika konkursu. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, bo teraz jest, tak powiem, wielki szum wokół czatu GPT, więc jakbyś mi jeszcze powiedział coś na temat tego, bo wiadomo, że wszyscy mówią, a grafiki, nawet już na konferencjach widziałam, że niektórzy stworzyli przez grafiki, miały stworzone przez tą sztuczną inteligencję, teksty na media społecznościowe, niektórzy się wspierają, niektórzy robią na zasadzie kopiuj i wklej. Jak to właśnie wygląda od strony prawnej z tą sztuczną inteligencją? To jest temat, który jest troszkę jeszcze niedookreślony tutaj, bo prawo i nadąża, i nie nadąża. Na razie ChatGPT, czy też ogólnie, bo ChatGPT jest tylko jednym najbardziej w tym momencie głośnym, tak, tym AI. Natomiast powstaje mnóstwo aplikacji, które wykorzystują sztuczną inteligencję w różny sposób. ChatGPT jest na razie takim najbardziej medialnym, tak, bo o nim się najwięcej mówi. No też prawdopodobnie w tym momencie najlepiej zrobionym algorytmem, tak, który daje no bardzo, bardzo duże możliwości. Sam chyba bodajże na TikToku widziałem filmik osoby, która poprzez TikToka z użyciem czatu GPT w 10 minut napisała pracę licencjacką. Ten czat ma duże możliwości, tak? Mówi się o tym, że ta najnowsza wersja będzie miała możliwość w ogóle reżyserować filmy. Też słyszałam o tym. Więc to już są kompletnie oderwane, nie? W ogóle od rzeczywistości naszej, jak na nią patrzymy rzeczy. Natomiast tutaj na razie jest kwestia o tyle problematyczna z czatem GPT, znaczy problematyczna. Taka, na którą chcą położyć ręce, tak właściwie rządy i tą tematykę sprawdza, opiera się na ten moment o RODO. Tak? O kwestię RODO, czy faktycznie tam jest, czy to faktycznie chat GPT te przepisy RODO narusza, jak on te dane w pewien sposób zbiera, no bo to jest. Bo ChatGPT w tym momencie się, powiedzmy, uczy. Jest na etapie nauki, bo został udostępniony bardzo szerokiej rzeszy ludzi i on zbiera mimo wszystko dane, uczy się naszego sposobu postępowania, uczy się naszego sposobu gdzieś tam komunikacji, życia, w jaki sposób zadajemy pytania i tak dalej. On to sobie wszystko analizuje. Tak? Pytanie też, w jaki sposób wykorzystuje dane, które potem podaje. Tak, na przykład jak zadajemy jakieś pytania. Z jednej strony są to rzeczy, które mają swoje uzasadnienie, tak, no bo mogą budzić pewne zastrzeżenia, pewne obawy. Z drugiej strony mam wrażenie, że trochę na wyrost. Natomiast w polskim prawie nie ma regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. W tym momencie jest to bardzo, bardzo, bardzo płynne i możemy się posługiwać tylko i wyłącznie regulacjami, które obecnie są. Natomiast na pewno regulacje pod tym kątem na poziomie europejskim powstaną. Myślę, że prędzej na poziomie europejskim niż na poziomie polskim, bo temat jest o wiele szerszy, szczególnie, że teraz już się trochę na tematyce RODO dzieje we Włoszech. Tam ChatGPT ma w tym momencie problem, bo może być zbanowany zupełnie. Mają tam chyba jeszcze kilkanaście dni na udzielenie odpowiedzi urzędom. W Niemczech też ponoć się ku temu szykują, ale raczej nie z tego względu, że to jest temat RODO, tylko to jest temat z tego względu, że to zagraża wielu podmiotom gospodarczym i zagraża różnym interesom, tak. po prostu finansowym, i tutaj o to się rozchodzi, a nie o kwestie dotyczące stricte RODO. To jest bardzo wygodne tutaj, żeby to RODO było z czatem GPT powiązane, natomiast inne przepisy. Kwestia jest trochę tego, prawdopodobnie się pojawi tematyka, czy można
odnosić przepisy ogólne do czatu GPT jako osoby prawnej albo jako fikcyjnej osoby prawnej. Tutaj, no bo na pewno nie jako osoby fizyczne, chociaż no, teoretycznie, czyli powiedzmy, czy można je nadać określenie bytu, zdolności prawnej, tak? Mhm. Czy też zdolności do pewnych czynności w tym przypadku. A jeżeli chodzi o to, co też pytałaś, czyli wykorzystywanie informacji, które ten czat GPT nam przekazuje, mhm. tutaj raczej nie mamy do czynienia z tematyką stricte praw autorskich, mhm. tutaj, no bo czat GPT nie jest określony jako osoba, której przysługują prawa autorskie. Mhm. Więc przekopiowanie, że tak powiem, tego, co nam stworzył czat, nie rodzi roszczenia z tytułu praw autorskich i tego czatu, że na przykład jakiś plagiat robiliśmy albo coś podobnego. Mhm. No bo nie mamy w tym wypadku twórcy określonego, bo nie możemy powiedzieć, że no splagiatywałeś czat GPT. A czat GPT no, nie jest na razie określony jako osoba, to jest algorytm internetowy. Tak mhm. naprawdę. W ten sposób należy to w formie prawnej traktować, tak zwana sztuczna inteligencja, to nie jest jeszcze oddzielny byt w formie mhm. uznany prawnie, tylko to jest algorytm w internecie. Mhm. Czyli mówiąc krótko, można z niego korzystać. Można korzystać, też nie do końca zachęcam, żeby korzystać tak bezmyślnie, czyli że co nam czat wypluje, to tego bezpośrednio używamy, tylko jednak warto sobie weryfikować. Tak, jak najbardziej. Ja z czatu GPT miałem okazję korzystać, też go sobie troszkę sprawdzałem, nawet z ciekawości. Mhm. Trochę tam, tylko że akurat w tej wersji trzeciej, która jest udostępniona dość powszechnie, nie w tej wersji akurat najnowszej, czwartej. Mhm. Może czwarta jest już trochę inna i poprawiona, tylko że w tej wersji trzeciej dostępnej bezpłatnie, publicznie. W tematyce prawnej no bywa tam różnie. Tak. Ja też właśnie testowałam, ale tak na bardziej takie ogólne tematy i to też mhm. tak czasami właśnie kwestie sporne budziło to we mnie, ale no mimo wszystko i tak jest to no, w pewien sposób ułatwienie, prawda? Bo na pewno czat GPT, generalnie sztuczna inteligencja w tym roku zrewolucjonizuje rynek. To nie ma o czym mówić, bo powstaje tych aplikacji coraz więcej. Tak. Tutaj. Chociażby powstaje nowa wersja Canvy ze sztuczną inteligencją. Tutaj mam na myśli pomysł na przykład Microsoftu, bo Microsoft stworzył w tym momencie platformę Microsoft Designer, która jest jakby, jest właśnie Canvą z użyciem sztucznej inteligencji. O, to o tym nie słyszałem. Już można z tej platformy korzystać. To trzeba się tylko zgłosić do Microsoftu, żeby być na tak zwaną whitelist wpisanym, mm-hmm. czyli na listę osób, które mogą w tym momencie korzystać, bo to jeszcze nie jest pełna wersja gdzieś tam do końca mm-hmm. publicznie udostępniona, ale teoretycznie ten Microsoft Designer ma tworzyć treści na podstawie tego, co mu napiszesz, czyli możesz zrobić grafikę na podstawie tego, co mu powiesz, że chcesz, żeby ci stworzył. Wow. Także zobaczymy, jak to będzie dalej tak zrozumiane i jak to będzie potem w formie no to także o co pytałaś, czyli w formie tego, czy można tak bezmyślnie to po prostu przekopić i wykorzystywać gdziekolwiek chcemy, czy jednak trzeba będzie jakieś licencje otrzymywać, czy różnego rodzaju inne rozwiązania. To jeszcze będzie tak masowy temat do rozwiązania w tym roku i w następnych, jeżeli chodzi o ukształtowanie tych przepisów. Pewnie tak, czyli jak to mówią, wszystko jest w fazie rozwoju jeszcze. Tak. No niestety prawo bardzo rzadko nadąża za postępem gospodarczym. Tak. Tylko bardzo często jest odpowiedzią na to, co się, na to, co się dzieje na rynku. Tak? Prawo rzadko wyprzedzi po prostu rozwój gospodarczy. Tak. Ja Ci w takim razie bardzo dziękuję za wywiad. Myślę, że tutaj poruszyliśmy bardzo ciekawych tematów dla naszych widzów. Oczywiście Wy, gdybyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie śmiało pod postem i będziemy odpowiadać. I tak jak mówię, ja bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Dzięki bardzo śliczne. Do usłyszenia. Cześć, cześć. No, cześć.